Pamiętaj o bieliźnie, zwłaszcza w chłodne dni. Ale nie tylko, bo w ciepłe też potrafi uratować nam skórę. I to dosłownie, ale o tym innym razem. Dziś weźmiemy na warsztat bieliznę termoaktywną, która idealnie sprawdzi się podczas jazdy w chłodne dni. Przynajmniej według producentów. Co mamy do wyboru jako motocykliści i czym różnią się od siebie poszczególne modele? Czy naprawdę bielizna termoaktywna pozwoli nam nie zmarznąć w chłodne dni? Sprawdźmy to. Ja jestem Kasia, witam na kanale Tylko Jazda i zapraszam do oglądania. Wybierając koszulkę czy spodnie termoaktywne, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na skład. To, z jakiego materiału wykonana jest bielizna, pozwoli nam poznać jej właściwości, do jakich warunków jest przystosowana i jak wpłynie na komfort naszego ciała. Co mamy do wyboru? Często wybieranym producentem, jeśli chodzi o bieliznę termoaktywną, jest Brubeck, który być może, jak pamiętacie z filmu o sposobach na jazdę w chłodne dni, jest polską marką. W swojej ofercie ma model Termo. Jak możemy przeczytać, koszulka, bo akurat koszulkę mam przy sobie, została wykonana w technologii bezszwowej z dwuwarstwowej oddychającej dzianiny o średniej grubości. Produkty mają wyjątkowe cechy termoizolacyjne, dzięki czemu utrzymują optymalną temperaturę ciała. Chronią zarówno przed przegrzaniem, jak i przed wychłodzeniem organizmu. W miejscach o zwiększonej potliwości zastosowana jest struktura siatki, która wspomaga odprowadzanie wilgoci. Okej, a z czego jest wykonana ta bielizna i co to oznacza dla nas jako dla użytkowników? Bielizna została wykonana z mieszanki poliamidu i polipropylenu z niewielkim dodatkiem elastanu. Polipropylen znajduje się we wnętrznej warstwie. To bardzo ciepły materiał, który doskonale radzi sobie z odprowadzaniem wilgoci. W zewnętrznej warstwie jest poliamid, który jest bardzo wytrzymały, szybko schnie, jest miękki i przyjemny w dotyku. Dodatek elastanu pozwala zwiększyć elastyczność materiału, dzięki czemu lepiej dopasowuje się do ciała. Brubeck wychodzi z założenia, że do stworzenia wyjątkowych produktów wykorzysta wyjątkowe składniki. Popularność marki świadczy o tym, że robi to dobrze. Podczas produkcji modelu Termo użyto przędzy stworzonej na bazie węgla kawowego, który uzyskuje się z łupin ziaren kawy. Ciekawostką jest to, że posiada ona naturalne właściwości termoizolacyjne. Gromadzi w sobie wydzielane ciepło i utrzymuje je nawet w niskich temperaturach. Połączenie tych wszystkich materiałów pozwoliło na otrzymanie bielizny, która bardzo dobrze sprawdzi się u osób aktywnych. Kiedy warto wybrać ten model? Jeśli dużo się ruszamy. Wtedy nasze ciało się rozgrzewa. Bielizna łapie to ciepło, a jeśli się spocimy, błyskawicznie odprowadza wilgoć, więc nie powoduje dyskomfortu. Szybko wysycha. Warto rozważyć zakup takiej koszulki. Ale zaraz, zaraz. Przecież ja już mam bieliznę termoaktywną. Taką na ciepły dzień, którą zakładam m.in. pod skórzany kombinezon. Po co miałbym kupować kolejną? Bielizna termoaktywna na ciepłe dni jest skonstruowana inaczej niż ta na chłodne i ma inne właściwości. Szczegółowo opowiemy o tym innym razem. To, co jednak powinniśmy wiedzieć, w modelu Termo jako zamiast często stosowanego dodatku poliestru wykorzystano polipropylen, który jest nieco grubszym materiałem. Dlatego wykorzystuje się go do wykonania cieplejszej bielizny na chłodniejsze dni. Jeśli chcemy koszulkę, która dobrze odprowadza wilgoć, bo dużo się ruszamy, a jednocześnie jest ciepła, zwracajmy uwagę na grubość materiału. Im grubszy, tym lepszy. Dzięki zastosowanym materiałom model Termo jest bardzo lekki, nie gniecie się, nie elektryzuje i posiada właściwości antyalergiczne, antybakteryjne i nie utrzymuje nieprzyjemnych zapachów. Materiał jest rozciągliwy, elastyczny, dobrze dopasowuje się do ciała i pozwala zachować pełną swobodę ruchów, co jest istotne dla nas, motocyklistów. Drugi model, o którym dzisiaj powiem, również jest z oferty Brubecka. Active Wool. To, co jest najważniejsze w tym modelu, to wełna Merino, z której został wykonany. Czym dokładnie jest wełna Merino i dlaczego bielizna z jej dodatkiem jest tak chętnie wybierana? To wełna z owiec merynosów, które są bardzo cenione ze względu na ich runo. Włókna wełny merynosów są niezwykle cienkie i delikatne w porównaniu z runem częściej spotykanych ras. Bielizna z jej wykorzystaniem jest bardzo miękka, delikatna i przyjemna w dotyku. Przy noszeniu jej nie ma takiego uczucia, jakby materiał uwierał lub gryzł. Poza tym materiał jest bardzo lekki i po założeniu jest niczym druga skóra. Włókna wełny Merino są naturalnie karbikowane, czyli sprężyste. Tak jak wełna izoluje owce zarówno od chłodu, jak i chroni przed przegrzaniem, tak bielizna z wełną Merino w składzie dba o komfort termalny osób, które ją noszą. Używana w kolekcjach marki Brubeck wełna klasyfikowana jako Ultra Fine Wool składa się z włókien o grubości 16,5 mikrometra, długości od 65 do 100 mm. Jest używana za najlepszą naturalną wełnę na świecie. Właściwości tej wełny pozwalają na łatwe łączenie jej włókien z włóknami syntetycznymi,
tworząc w ten sposób dopracowane produkty o najlepszych właściwościach. Jak widzimy, do stworzenia modelu Active Wool wykorzystano podobne materiały jak we wcześniejszym modelu. W tym dodatkowo pojawia się wełna merino. Jak to wpływa na przeznaczenie bielizny termoaktywnej? Kiedy warto wybrać ten model? Bielizna mająca w swoim składzie wełnę najdłużej trzyma ciepło, które wytworzymy podczas aktywności. Ale schnie dłużej niż materiały syntetyczne. Najdłużej schnie bawełna, druga w kolejności jest właśnie wełna. Tylko właśnie, wełna merino ma równo z cieńszymi włóknami, więc schnie szybciej niż koszulki z innego rodzaju wełny. Znaczenie ma jeszcze jedna kwestia. O ile wilgotna od potu poliestrowa koszulka sprawi, że będzie nam chłodniej, o tyle bielizna z wełną merino w składzie trzyma ciepło również wtedy, gdy namoknie. Po model Active Wool warto sięgać wtedy, gdy planujemy mniej intensywny wysiłek. Podczas jazdy motocyklem, jak znalazł. Wtedy docenimy bardzo dobre właściwości termoregulacyjne, dzięki którym bielizna w chłodne dni izoluje nas od zimna, a w ciepłe chroni przed przegrzaniem, jak owce merynosy, które wywodzą się z Azji. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Wełna merino hamuje rozwój bakterii i grzybów i przez długi czas nie chłonie zapachów, więc śmiało możemy zabrać z sobą bieliznę z wełną merino na wyjazd motocyklowy i nie przejmować się tym, że nie mamy możliwości regularnego jej prania. Dodatkowo miękkość i elastyczność materiału wpływa na to, że koszulka nie gniecie się i nie wypycha, więc nawet jeśli podczas wyjazdu wyjmiemy złożoną koszulkę z dna torby motocyklowej, możemy być spokojni o to, że nie będzie wymięta. Materiał jest wytrzymały. Jeśli zastanawiamy się nad tym, czy warto zakupić koszulkę z wełną merino, warto, ponieważ posłuży nam przez długie lata. Trzeci model, który dziś weźmiemy na warsztat, to Ruka Outlast. Model znany wielu motocyklistom. Można określić go jako uniwersalny, który z powodzeniem sprawdzi się przez cały rok, a to za sprawą materiału Outlast, który jest prawdziwie kosmiczną technologią. Naprawdę. Na czym polega jego fenomen? Zobaczmy. Technologię Outlast opracowało NASA na potrzeby lotów poza orbitę ziemską. Jej celem było pochłanianie nadmiaru ciepła, a następnie przechowywanie go i uwolnienie w przypadku obniżenia się temperatury. Ten materiał wynaleziono po to, aby chronić astronautów przed wahaniami temperatury, z którymi muszą mierzyć się podczas swojej pracy. Po opracowaniu na potrzeby skafandrów wykorzystywanych w lotach kosmicznych, technologia Outlast szybko znalazła zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku. Korzystają z niej m.in. producenci obuwia, odzieży sportowej, bielizny albo profesjonalnych śpiworów. Z technologii Outlast korzysta ponad 300 różnych marek, w tym Rukka. Co w praktyce oznacza dla nas założenie bielizny Rukka Outlast? Korzyści dobrze odzwierciedla schemat, w którym widzimy, jak stabilnie utrzymywana jest temperatura ciała. Outlast wyrównuje temperaturę ciała i magazynuje lub uwalnia ciepło w zależności od naszej aktywności i warunków panujących na zewnątrz. Nie ma wahań temperatury, które sprawiają, że w momencie jest nam zbyt gorąco lub zbyt zimno. Zatem nosząc tę bieliznę mamy zwiększony komfort termiczny. Magazynuje nadmiar ciepła, zapobiegając przegrzewaniu organizmu. Zmagazynowane ciepło jest uwalniane w przypadku spadku temperatury, co zapobiega wychłodzeniu. Technologia pozwala na szybkie działanie. Szybko reaguje na zmiany temperatur, dzięki czemu nie ma wahań i różnic w odczuwalnej temperaturze. Outlast pełni swoją funkcję w każdych warunkach. Co jeszcze zyskujemy, decydując się na bieliznę z technologią Outlast? Pewność, że nawet podczas aktywności nasza skóra pozostanie sucha, co jest zasługą tego, że ten materiał skutecznie odprowadza wilgoć. Szybko wysycha, a sam materiał jest bardzo przyjemny dla skóry. Czwarty model warty uwagi to termoaktywna koszulka Dainese. Poza miękkim, szybko schnącym poliamidem i ułatwiającym dopasowanie materiału do ciała elastanem, które już znamy, ten model składa się w głównej mierze z materiału Dryarn. To materiał stworzony z myślą o osobach uprawiających sport wyczynowy. Dlaczego Dainese zdecydowało się na wykorzystanie tego materiału? Jest oddychający i przewiewny, a podczas aktywności Dryarn kontroluje przepływ potu, aby utrzymać suchość i równowagę temperatury ciała. W przypadku większego wysiłku fizycznego przenosi pot ze skóry na powierzchnię włókna i dalej na zewnątrz tkaniny. Co najważniejsze dla nas, robi to szybko i efektywnie. Zastosowanie włókien Dryarn pomaga zachować optymalną temperaturę ciała, chroniąc nas zarówno przed przemarznięciem, jak i przed przegrzaniem. Pomaga w tym tak zwany pancerz 3D, który utrzymuje ciepło blisko ciała. Konstrukcja bielizny i to, jak dobrze dopasowuje się do ciała, umożliwia dużą swobodę ruchów i optymalizuje kompresję mięśni, czyli delikatnie uciska, stabilizuje, co ma znaczenie dla lepszego przepływu krwi.
Konstrukcja koszulki jest też wsparciem dla materiału dryarn, ponieważ dzięki niej system zarządzania wilgocią jest bardziej wydajny. Co warto dodać? Jedną z cech wyróżniających ten materiał jest niska masa własna. Jest niezwykle lekki. Znalazła informację, że ta sama koszulka wykonana z włókien w dryarn waży 1/3 mniej niż ta sama koszulka wykonana z wełny. Ta bielizna jest odporna na zmiechacenie, rozerwanie i ma właściwości hipoalergiczne i antyzapachowe. Ostatnim modelem w dzisiejszym top 5 jest bluza termoaktywna Six. Tutaj znajdziemy jeszcze inne rozwiązania, które wspierają użytkowników w chłodne dni. To, co przygotował dla nas producent, naprawdę robi wrażenie. I działa. Zacznę od tego, że Six zadebiutował na rynku w 2009 roku i sukcesywnie podnosi technologiczną poprzeczkę na rynku odzieży termoaktywnej. Marka swoje pierwsze kroki stawia we Włoszech, gdzie odbywa się produkcja, a obecnie jest to marka znana w zdecydowanie większych kręgach, a to za sprawą innowacyjnych rozwiązań i technologii, które stosuje. Zresztą sama nazwa Six powstała z połączenia przestawionych liter zdania innowacyjne rozwiązania dla sportu. Jeśli przyjrzymy się bliżej produktom tej marki, zrozumiemy, że to określenie to nie przypadek. Ten model to połączenie wysokojakościowej wełny merino z wiatroodporną membraną, która umieszczona jest na przodzie bluzy. Połączenie tych materiałów pozwoliło stworzyć bardzo dobry produkt na chłodne dni. Wysoka zawartość wełny z merynosów umieszczona w warstwie zewnętrznej działa jak bariera i sprawia, że będzie nam ciepło nawet podczas niskich temperatur. Działanie wełny merino omówiłam przy okazji jednego z wcześniejszych modeli, ale przypomnijmy. Długo utrzymuje ciepło, grzeje nawet w momencie, gdy stanie się wilgotna. Dzięki niezwykle cienkim włóknom jest bardzo miękka i przyjemna w dotyku. Ale to nie wszystko. Do produkcji wykorzystano również włókno węglowe, czyli karbon. Coś, co uwielbiają miłośnicy motoryzacji. Zazwyczaj kojarzy nam się z charakterystycznym elementem np. na owiewkach czy spoilerach. Wiemy, że jest bardzo trwały i lekki. A jaka jest zaleta wykorzystania tego materiału w bieliźnie? Wśród materiałów do produkcji tego typu odzieży karbon ma najniższy wskaźnik absorpcji cieczy, co oznacza, że nie wchłania wilgoci. Bezpośrednio przy skórze znajduje się warstwa polipropylenu, która w kontakcie ze skórą zapobiega gromadzeniu się potu. Ten materiał skutecznie radzi sobie z odprowadzaniem wilgoci. W połączeniu z karbonem sprawia, że skóra cały czas pozostaje sucha. A dzięki temu, że pot od razu zostaje odseparowany, eliminuje powstawanie bakterii i nieprzyjemnego zapachu. Dodatkową zaletą zastosowania karbonu w odzieży jest to, że jego włókna pobudzają krążenie, tym samym zmniejszają zmęczenie i zwiększają komfort motocyklisty. Bielizna o takiej konstrukcji pozwala nam czuć się dobrze nawet podczas intensywnych aktywności. Nie przemarzniemy. To jest zasługą również zastosowanej membrany chroniącej przed nieprzyjemnym wiatrem i chłodem, która poradzi sobie nawet z zimnymi podmuchami wiatru podczas jazdy. Tę bieliznę z powodzeniem można nosić nie tylko podczas jazdy motocyklem. Sprawdzi się również podczas górskich wędrówek. Kto zdobywa szczyty, ten wie, jak zimno potrafi być na górze. Nawet latem, a co dopiero jesienią czy zimą. Taka bielizna to dobre wsparcie podczas wędrówek tego typu. Dla aktywnych jak najbardziej. Jak widzicie, w ofercie bielizny termoaktywnej na chłodne dni znajdują się modele różnych producentów z różnymi zastosowanymi rozwiązaniami, które sprawdzają się w praktyce. Oczywiście te, o których dziś powiedziałam, to nie są wszystkie. Wybrałam te, które wydają mi się najbardziej warte uwagi. A Wy co o nich myślicie? Dajcie znać. Jeśli ktoś z Was używa któregoś z wspomnianych modeli, podzielcie się wrażeniami. Może to ułatwi komuś wybór bielizny termoaktywnej dla siebie. Link do każdego z modeli umieszczę w opisie filmu. Na dzisiaj to będzie wszystko. Myślę, że i tak już dużo dowiedzieliśmy się z tego materiału. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę i komentarz, żeby pobudzić algorytmy. Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, aby być na bieżąco. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!